Jest miłośnikiem zwierząt, a przede wszystkim wilków, ale nie tylko zwierząt. Raz w miesiącu, piątkowe popołudnie, można spędzić przy kawie i ciastku w Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach, gdzie organizowane są spotkania z podróżnikami. Zapraszane są osoby, które opowiadają o podróżach w egzotyczne zakątki świata oraz takie, które odnajdują i pokazują nam interesujące i piękne miejsca w naszym najbliższym sąsiedztwie. Tym razem gościliśmy mistrza w fotografowaniu i filmowaniu otaczającej nas przyrody i krajobrazu, Sławomira Wąsika. Obejrzeliśmy dwa filmy edukacyjne, które powstały w ramach projektu Mazowieckie Rezerwaty Przyrody. Zaskoczyła nas nie tylko ilość rezerwatów w województwie mazowieckim, jest ich 190, ale też położenie. Okazało się, że w granicach miasta Warszawy znajduje się 12 pięknych rezerwatów przyrody. Niejednokrotnie wystarczy nieznacznie zboczyć z asfaltu, żeby znaleźć się wśród 300-letnich drzew. Wystarczy się zatrzymać i podnieść wzrok, by dostrzec rzadkie gatunki ptaków czy owadów. Bogate życie przyrody tuż obok blokowisk, różnorodność fauny i flory, a wśród nich gatunki unikalne. Bocian czarny, puszczyk, koziorog dębosz, pachnica dębowa, rzekotka drzewna, sieweczka obrożna, żmija zygzakowata i wiele, wiele innych. Kolejne spotkanie na szlaku już 6 marca. Zapraszamy na spotkanie z Anną Rokosz-Buko, która opowie o swojej wspaniałej podróży do Islandii. Serdecznie zapraszamy. Wieczór szczególny w Pionkach, wieczór poświęcony muzyce. 23 lutego w Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach już po raz kolejny odbył się charytatywny koncert muzyki karnawałowej. W trakcie koncertu wystąpili uczniowie i nauczyciele Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Pionkach. Specjalnymi gośćmi wieczoru było trio Wiklinowa w składzie Karolina Matuszkiewicz, Patryk Walczak i Jacek Mazurkiewicz. Ich utwory inspirowane są polską muzyką tradycyjną. Gwiazdą wieczoru była Radomska Młodzieżowa Orkiestra Dęta Grandioso pod dyrekcją Dariusza Krajewskiego. Jest to jedna z największych młodzieżowych orkiestr w Polsce i liczy ponad 160 osób. W repertuarze orkiestry znajdują się między innymi dzieła wielkich symfoników, zarówno polskich, jak i światowych, muzyka współczesna i popularna. Co roku orkiestra uczestniczy w festiwalach i konkursach o wysokim poziomie merytorycznym, zdobywając liczne nagrody. W trakcie koncertu Stowarzyszenie Artystyczne Muzykalne Pionki zbierało środki na letnie warsztaty muzyczne, w tym na dofinansowanie do przejazdu i wyżywienia oraz na inne atrakcje dostępne podczas wypoczynku uczniów Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Pionkach. Czwartego lutego w Miejskim Ośrodku Kultury w Pionkach odbył się bal karnawałowy
dla osób niepełnosprawnych. Głównym organizatorem imprezy było Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Oddział w Pionkach, a współorganizatorem MOK Pionki. Jak co roku organizujemy tą imprezę we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Pionkach, który zapewnia nam i lokum, i muzykę, i konkursy, i bardzo dobrą opiekę. W tym wydarzeniu uczestniczą niepełnosprawni z Pionek i z całego powiatu radomskiego. Uczestniczą dwa ośrodki z Radomia, warsztaty terapii zajęciowej przy Polskim Związku Głuchych i warsztaty terapii zajęciowej Nadzieja dla osób słabowidzących i niedowidzących. Uczestniczą również dwa ośrodki z Jedlanki, Środowiskowy Dom Samopomocy i Dom Pomocy Społecznej i z Krzyżanowic. I z Pionek uczestniczą warsztaty terapii zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy i uczestniczą uczniowie ze Szkoły Specjalnej z ulicy Parkowej. Łącznie było ponad 120 osób niepełnosprawnych i około 40 osób opieki. W zabawie udział wzięli uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej oraz środowiskowych domów samopomocy, nie tylko z naszego miasta, ale również z powiatu radomskiego. Dla uczestników udział w balu to możliwość wspólnej zabawy, ale również integracji i nawiązywania nowych znajomości. W trakcie zabawy nie mogło zabraknąć konkursów z nagrodami oraz karaoke. Zabawa jest bardzo wesoła, osoby się pięknie bawią, uczestniczą w konkursach. To jest integracja osób niepełnosprawnych. Oni się znają, bo co roku się spotykają. Te zabawy są już organizowane blisko już 10 raz. I wszyscy są bardzo szczęśliwi. Po prostu kończy się karnawał, są atrakcje dla osób zdrowych, dlatego muszą być atrakcje również i dla osób niepełnosprawnych. Żeby byli szczęśliwi, żeby się zżywali ze sobą, żeby uczestniczyli w życiu normalnym, tak jak normalni ludzie. Także jesteśmy bardzo wdzięczni Miejskiemu Ośrodkowi Kultury, pani dyrektor Agacie, za to, że nas tak dobrze przyjmują, że nami się dobrze opiekują, że mamy zrozumienie w tym ośrodku. Także również w mieście Pionki osoby niepełnosprawne są widoczne. Zarówno my jako Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych działamy przy parafii świętej Barbary. To jest organizacja pozarządowa, organizacja przykościelna. Ale mamy zrozumienie i w Urzędzie Miasta możemy korzystać za zgodą Urzędu Miasta z basenu w Pionkach, mogą osoby niepełnosprawne pływać. Możemy uczestniczyć ze wszystkich obiektów, jeśli tylko zwrócimy się. Jest zrozumienie dla osób niepełnosprawnych, także za to jesteśmy bardzo wdzięczni. W zabawę aktywnie włączyli się wolontariusze z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach. Niezapomniane chwile i wrażenia powodują, iż uczestnicy z niecierpliwością wyczekują kolejnego balu. Witam Państwa na pierwszym spotkaniu informacyjnym, na którym poznają Państwo ofertę naszej szkoły oraz samą szkołę. 27 lutego w publicznej szkole podstawowej nr 2 odbył się dzień otwarty, na który zaproszono przyszłych uczniów oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych wraz z rodzicami. Podczas dnia otwartego w naszej szkole występ artystyczny dla przyszłych uczniów oraz dla ich rodziców przygotował oddział przedszkolny, dwie uczennice z klasy drugiej oraz zespół wokalno-taneczny Allegro przygotowany przez panią Magdalenę Gregorczyk. Daleko stąd, ja sercu matko,
podczas dnia otwartego na sali gimnastycznej rozdawane były również wnioski do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej, które były wydawane przez nasze nauczycielki. Rodzice mogli je wziąć i 2 marca, kiedy zaczyna się rekrutacja, mogą już być składane do sekretariatu naszej szkoły. Więcej informacji o rekrutacji, cały harmonogram można znaleźć na naszej stronie internetowej oraz w samym sekretariacie, który czynny jest codziennie od 7 do 15. Drugiego marca rozpoczyna się rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klas pierwszych, ale również w naszej szkole do klasy czwartej. Zapraszamy wszystkie chętne dzieci do naszej szkoły. Nasza szkoła staje się z roku na rok coraz piękniejsza. W zeszłym roku była rozbudowa, natomiast w tym roku planujemy otwarcie nowej pracowni językowej, wymianę monitoringu wizyjnego oraz termomodernizację budynku. Zapraszamy do naszej życzliwej, kameralnej i bezpiecznej szkoły. Zapraszamy do 2. W naszym kraju działa ponad 100 tysięcy organizacji pozarządowych, a pracuje w nich ponad 4 miliony osób. Jeśli chodzi o gminę i miasto Pionki, mamy tych organizacji kilkadziesiąt i to już jest powód do świętowania. 27 lutego to Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych. Oficjalnie dzień ten uznany i ogłoszony został przez 12 państw członkowskich 9 Forum Organizacji Pozarządowych Morza Bałtyckiego Rady Państw Morza Bałtyckiego w 2010 roku i po raz pierwszy naznaczony przez ONZ, przywódców Unii Europejskiej i organizacje międzynarodowe w 2014 roku. Dzisiaj ze swoim repertuarem na scenie zaprezentowały się 3 stowarzyszenia seniorów funkcjonujące na terenie miasta Pionki. Mianowicie Stowarzyszenie Agat, Stowarzyszenie Kontrast i Stowarzyszenie Barwy Życia Razem. Pierwsze obchody tego dnia odbyły się 27 lutego 2014 roku w Helsinkach. Światowy Dzień NGO ma na celu zainspirowanie ludzi do aktywniejszego zaangażowania się w organizacje pozarządowe i zachęcenie do większej symbiozy między organizacjami pozarządowymi oraz sektorem publicznym i prywatnym. W naszym mieście rangę tej jakże ważnej daty podkreślamy po raz drugi. Będziemy o tym pamiętali również w kolejnych latach. To właśnie 27 lutego każdego roku cały świat powinien podziękować organizacjom pozarządowym za wielką pracę, jaką wykonują na rzecz społeczeństwa. Przedstawiciele organizacji pozarządowych, społecznicy, zasługują na szacunek za to, że swoimi działaniami spełniają społeczną misję, wkładając w to wysiłek, ogromną energię i zapał. Działając z uporem, pokonują na swojej drodze wiele przeszkód. Dziękujemy wszystkim organizacjom pozarządowym za kawał dobrej roboty i za to, że z nami są.